Przed nami stara, historyczna, burbońska odmiana róży Madame Isaac Perret. Róża rosnąca na silnych, mocnych, grubych pędach da radę rosnąc bez potwory, ale miejmy na uwadze jej ogromne, ciężkie, pełne kwiaty, które jednak przewieszają się pod swoim ciężarem i róża wtedy naprawdę wymagałaby jednak podpory, czy to siatki, czy to ogrodzenia, czy to płotu, bo potrzebuje ona znacznego miejsca w ogrodzie. Nie rośnie może zbyt wysoko, ale może być traktowana jako niska róża pnąca i ten ciężar, obfitość tego kwitnienia jednak w tym momencie przydaje nam się przy takiej róży podpora. A kwiaty przepięknie się przebarwiające poprzez odcienie maliny, purpury, wiśni, pełne, zbite swoimi płatkami, niesamowite bogactwo pokazujące i oczywiście pełnia bogactwa zapachu, bo róża kwitnie, wydziela przepięknie mocne olejki eteryczne, niezależnie od sprzyjających lub niesprzyjających warunków, więc czy to słońce, czy to deszcz, pachnie silnie, mocnymi, owocowymi nutami i nuty te zachowane są nawet w zasuszonych płatkach. Roślina, kwiat naprawdę o niesłychanej, mocnym zapachu.